tylko taka krótka scenka. To jest krótka scenka, ale scenka niosąca bardzo dobre przesłanie. Bo jak kotki wcinają, to znaczy, że jest wszystko ok. A jak kotki tracą apetyt, to znaczy, że coś nie jest dobrze. Pamiętacie, parę dni temu właśnie Puf stracił apetyt. I ja od razu mówiłam, że to jest coś nie tak. A tutaj padały zarzuty, że przesadzam, że jestem przewrażliwiona chyba. Oczywiście takie leciutkie zarzuty. Ale to jest po prostu, ja już z doświadczenia wiem. Tak wygląda zdrowy kot. Wcina, wtrążala, uszy się trzęsą. O. Czyli wszystko u nas ok. No i tradycyjnie dla Was, moi drodzy, troszeczkę scenek z kociego pokoju o tym, jak sobie radzą kotki, kiedy mnie nie ma. No jednak nie mam je przez znakomitą większość czasu. Tak mi się ostatnio składa, że mam go troszkę mniej i mogę im go troszeczkę mniej poświęcić. No ale nawet jak siedzę u nich przeważnie z godziny rano, no krócej po południu i wieczorem znowu, no nie wiem, pół godziny, godzinę, to i tak jest mało. Patrzcie, jaka rozdrabiarka. A, widzicie? To na pewno ten wstrętny tunel zaatakował biednego koteczka. I tak się to właśnie stało. No ale w tej mojej przemowie całej dążę do tego, żeby Wam powiedzieć taką moją myśl. Uważam, że ten koci pokój jest wspaniałym miejscem dla kotków. Jest miejscem, gdzie mogą spędzać fajnie czas, gdzie mają wszelkie wygody, gdzie mają mnóstwo zabawek, gdzie mają dostęp do jedzenia, do picia, gdzie mają również moją opiekę, leczenie i tak dalej. Ale jednak sami powiedzcie, że nie powinny w nim długo siedzieć kotki, dlatego że jednak większość czasu spędzają tam same i no nie jest to fajne dla tych istot. Ja wiem, że te istoty wbrew pozorom, bo one potrafią się też izolować, ale one są towarzyskie. One uwielbiają towarzyszyć człowiekowi albo go chociaż obserwować, wiedzieć, że jest. Uczestniczyć w pewnych rytuałach, w kuchni, podczas odpoczynku, w nocy, w łóżeczku. Po prostu to są bardzo uczuciowe stworzenia, które potrzebują obecności człowieka. Zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie zachowuje się Puf. A tam na górze, nie wiem czy to widać, w swojej dziupelce mieszka kto? Dzięciołek. Dzięciołek mieszka w swojej dziupelce. Puf zrobił się niesamowity. Niesamowicie wielki postęp się dokonał w tym kocie. Po prostu on odespał tą swoją bezdomność. Czuje się o niebo lepiej. Nie furczy mu w nosie, nie ma już kataru. Jeszcze oczka wciąż wymagają trochę do leczenia. Podczas dzisiejszej wizyty dostałam zalecenia, żeby kontynuować leczenie kroplami. Wprawdzie jemu przydałoby się jeszcze leczenie antybiotykiem, no natomiast jest to w tej chwili niemożliwe. Całe szczęście, że jego żołądek wrócił już do formy, kotek już ma apetyt, tak jak widzieliście. Natomiast no nie można w tej chwili obciążać tego żołądka. Także dostałam zalecenie, żeby kropelkami, dwoma rodzajami kropli leczyć go jeszcze. No i czekamy na 9. Popatrzcie, ten czas tak płynie, że od jutra to już będzie za tydzień. Za tydzień będzie ta operacja jego usunięcia, jego chorych zębów. I dopiero wtedy, moim zdaniem, ten kot dopiero pokaże, jaki jest fantastyczny. Pozbawiony bólu, pozbawiony ciągłego cierpienia. No bo jeżeli ma się korzenie na wierzchu, no to czasami boli mniej, czasami więcej, ale
Boli. Natomiast co mogę powiedzieć o Kaju? No, sami widzicie, wielkie pokłady radości są w tym kocie. I już się ujawniły. Kotek jest zabawowy, wesoły. Jest niesamowicie śmieszny. Jeszcze nie miałam takiego kotka, żeby niby się boi mnie, niby na mnie jeszcze potrafi syknąć, uszy kładzie po sobie wciąż, ale jak na przykład gdzieś tam leży pod łóżkiem, czy w jakimś innym miejscu go chcę wziąć, no to go po prostu biorę. Po prostu go biorę albo przesuwam i on nie protestuje, nie ucieka. No strasznie śmieszny jest pod tym względem. No znosi te moje pieszczoty. Nie wiem, czy z przyjemnością, raczej wątpię, ale znosi je. No i miał w sumie wielkie szczęście, tak? Już nie mówiąc o tym, że życie ma uratowane, ale że jest jeszcze w takim wieku, który bardzo fajnie rokuje i myślę, że w nowym domu po prostu za jakiś czas się otworzy. Będzie to ciężkie, nie będzie łatwe, więc nowa rodzinka o tym oczywiście wie. Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. I Boże, tak bym chciała, żeby nas zaskoczył. Kotek jest cudowny, jest taki po prostu delikatny. Taka nasza szmateczka. Ja zresztą w tej formie szmateczki go bardzo lubię, bo jest wtedy taki uległy, kochany. No i tak to właśnie nagadałam się do Was niesamowicie i upłynęło to jak jedna chwilka. No ale jeszcze koniecznie nie uciekajcie, ponieważ na końcu filmu jest bonusik. Kończymy wciąż ten nasz remont. Ciągle są jakieś pierepałki. Reklamowaliśmy jedną szafkę. No przyszła znowu nie taka. No ale zaraz zobaczycie, kto nam cały czas asystuje. Buziaki, dobrej nocy. Pa! No tak. Pomocnica pomaga. Także no Jak nie zwykle. ma tutaj możliwości. No. Bajeczko, pomagasz? O, będziesz wiertarkę obsługiwać, już nawet burczy. Inspektor nadzoru. Tak, tutaj fabryki miałeś, tak. No. Dobra, wymiaruję.